Roch sieciński program drugi polskiego radia. Święta, święta i po świętach. Po tygodniowej pauzie wracamy z cyklem Jazzpl. Już w ten piątek skład nieoczywisty, repertuar nieoczywisty, ale o tym więcej opowie mój gość. Jose Manuel Alban Juárez, witaj. Dzień dobry, rochu. Już w ten piątek premiera Twojego nowego projektu, bo rzadko dzieje się tak, żebyś ty był liderem, żeby przedstawić publiczności twój autorski. Projekt, repertuar być może, tego zaraz się dowiemy, ale najczęściej przez ostatnich 20 lat Twojej kariery jednak zajmowałeś to siedzenie z tyłu, siedzenie pasażera. Yy, to prawda, nie musiałem prowadzić tego, tego wehikułu, ale jest też tak, że ostatnio sobie daję trochę więcej czasu na swoje na komponowanie, na, na kreowanie tej muzycznej rzeczywistości. I dzięki temu czuję się dużo lepiej. Oczywiście yy, przez te 20 lat, jak mówisz, bo to już jest nawet ponad 20 lat, ten telefon cały czas dzwonił mhm. i, i te wszystkie były, ten cały czas był wypełniony yy, graniem dla kogoś, co mi się bardzo podoba właściwie teraz z perspektywy. Patrząc co to, jest wygodne. to, to jest, jest wygodne, a z drugiej strony jest to, są to bardzo długie. Zawsze się śmieję, że bardzo długo jestem na studiach. No, po prostu cały czas. No. Zwykle się gra po prostu z jakimiś, mm, można powiedzieć, spokojnie muzycznymi profesorami. No. no, rzeczywiście i tak jest właściwie od tych ponad 20 lat. Te 20 lat ukuło mi się gdzieś w pamięci, bo 2003 rok to początek Twojej współpracy z Manamem. Tak. Czyli właściwie od tego 2003 roku licząc, to właściwie cała scena od. Piosenki rozrywkowej, rockowej, przez hip-hop oczywiście, szczególnie w ostatnich latach to mhm. intensywnie w twoim wykonaniu. No i oczywiście jazz, ale także muzyka klasyczna, no i muzyka latynoska. No wiesz co, pierwszy koncert hip-hopowy z Łoną to był w 2000 roku, więc to jest dużo, ponad 20 lat. Ale rzeczywiście kora, kora nawet jeszcze wcześniej, przed Manamem, półtora roku wcześniej był projekt kora Ola Ola. Mhm. I on był taki właśnie latynosko i to już można powiedzieć, że... Że to był start wtedy, no, jakiś taki poważny. Kiedy proponowaliśmy ci stworzenie własnego projektu i przedstawienie go w cyklu JSPL, to zachodziliśmy w głowę z kolegami, którzy zajmują się programowaniem cyklu JSPL, co też wymyślisz. Bo w związku z tą rozpiętością, o której wspominamy, no mogło być to wszystko, ale i tak nas zaskoczyłeś. Zdrać proszę, co będzie dominować w repertuarze piątkowym. Jeszcze powiem, że ja miałem rzeczywiście trochę, trochę z tym wyborem problemów, no bo lubię u Was grać. Grałem z, z Jurkiem i, i z Piotkiem wyleżałem, a z Jurkiem Małkiem. Tak. I, i, I bardzo mi się podobało. Zresztą lubię taką formę, gdzie jeszcze jest oprócz, oprócz foni, jest też wizja, nawet taka dokumentacyjna. Myślę, że to jest, że wiele muzyków to lubi, lubimy się oglądać. Hmm. Ale co do, co do samego kształtu tego projektu, tak, to jest jedna z rzeczy, którą chciałem zrobić już od jakiegoś czasu. Poczułem to dużo wcześniej, e, ponieważ to może zdradzę na początek, co to jest. Zagramy oberki e, w, w, połączone z rytmami muzyki afroperuwiańskiej tutaj wychodzi prywata, ponieważ to jest zupełnie to, co, co jest moje. To jest, ja też niczego nie udaję, nie będziemy grali amerykańskiej muzyki, a będziemy grali polską i peruwiańską, czyli jakby tutaj słucham w sukłą stronę moich rodziców i ich historii. No bo co, jak byłem dzieckiem, to spędzaliśmy wakacje w spalskich lasach, w miejscowości Glina, skąd jest kapela Braci Metów. Niesamowita sprawa. No i jakoś to mnie mocno poruszało wtedy, pamiętam. Mimo, że byłem cały czas wychowywany w jakby kręgach muzyki latynoamerykańskiej, po czym pojechaliśmy do Peru i, i znalazłem tam jakieś punkty wspólne w melodyce, a przede wszystkim w rytmice tej polskiej, folklorystycznej muzyki z samego środka dzisiejszej Polski. Czyli w Peru też są oberki. A potem się okazało, że w Peru też są oberki. I to mm, przez jakiś czas dłuższy, póki się w to nie wgłębiłem, to nawet myślałem, że może mi się wydaje. Potem się okazało, że tak bardzo mi się nie może wydawać, a potem po konsultacjach już z moimi kolegami muzykami, którzy nagle e, powiedzieli no tak, no mnie to też interesuje od dawna i to, że jakby muzyka polska, muzyka folklorystyczna jest jakaś tam gorsza lub e, mniej ciekawa to jest nieprawda i naprawdę wybitne postacie polskiego jazzu są super tym zainteresowane. Zresztą ten trend jest Ten trend jest, widoczny. ale ten trend jest też od, nawet co od, od kilkuset lat myślę, że, że tam że jest paru kompozytorów, którzy się mogą pochwalić takimi, yy, yy, takimi inspiracjami. Także no, nie robimy niczego może bardzo nowego. Te melodie absolutnie nie mogą zaginąć. I na szczęście jest mnóstwo ludzi, którzy, 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 się, którzy się tym zajmują teraz w, w jakimś takim fajnym trybie, że i możemy z tego czerpać. No, ale takiej takie fuzji, jak muzyka peruwiańska i muzyka polska jeszcze nie było. I chcę dodać, że to jest taka muzyka peruwiańska, która ma bardzo, bardzo mocne wpływy afrykańskie, więc ta rytmika jest właściwie rodem z, z Beninu. Jeżeli kolejne setki lat się będziemy cofać, to wylądujemy wszyscy w Afryce. No i to, 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 to wszystko to nas wszystkich łączy. Ciekaw jestem, ile jest tych punktów wspólnych między polską muzyką tradycyjną a tym folklorem peruwiańskim, ale może przekonamy się po prostu w piątek. Do takiego zadania musiałeś dobrać artystów no, nieszablonowych, takich, którzy potrafią, no bo jednak jest to cykl jazzowy, tak, o czym mówi muszę. sama nazwa, więc zakładam, że są to jazzmeni, no ale tacy, którzy są otwarci. I na rytmy latynoskie, ale też na polskie oberki. To w ogóle mój jazz życiowy, to on jest zawsze gdzieś tam trochę pozgniatany jakimiś wpływami, plus całym tym pięknym polskim jazzem, który gdzieś tam zawsze, zawsze dookoła fruwa, ale udało mi się dosyć szybko zmontować w głowie jakiś taki wręcz myślę, że panteon. E, bo będzie grał Piotr Zabrocki na fortepianie. I zresztą Piotr jest też osobą, która bardzo, bardzo dużo wie o oberkach, i on jest też y, jakby takim dobrym silnikiem do tego. E, jak mu powiedziałem o pomyśle, to od razu powiedział, tak, 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 tak. Manowa, robimy to. Półkę z czapkami wybrał tą. Wybrał tą, tą odpowiednią i, i po czym wybraliśmy z, on z, w głowie sam ma. Setki chyba tych oberków, siada do fortepianu i gra te wszystkie tematy dokładnie tak jak trzeba. No Piotr, jak ktoś go zna, no to wiemy, że, że jest to wybitna postać. No i co? Potem pomyślałem od razu e, o tym, że to ja potrzebuję wsparcia perkusyjnego. E, jest tak w niektórych gatunkach muzycznych, że nie ma mowy, żeby jeden perkusista był w stanie to ogarnąć te, te partie, no bo to są po prostu, to są gry zespołowe mhm. i nie ma co udawać, no, można też udawać ośmiornice i grać na wszystkim samemu. To jest niestety jakieś tam ograniczające. Będzie na instrumentach perkusyjnych Nikodem Bąkowski, mój serdeczny przyjaciel, z czym świetny muzyk, z... gramy razem muzykę kubańską od lat. Ale też graliśmy ze Rhythm Modelia, który był takim dziwacznym, bardzo, bardzo precyzyjnym, perkusyjnym zespołem, złożonym też z samych kocurów. Nikodem jest bardzo zajęty, bo koncertuje z Bitaminą, a oni cały hmm. czas po jeżdżą wszędzie. Ale akurat udało się, udało się odwołać wszystkie Bitaminie koncerty, żeby, żeby mógł zagrać z nami. Czyli mamy harmonię, mamy tą warstwę rytmiczną, no ale to nie wszystko. Jest, jest na gitarze Sahar El-Natan. Który się niedawno pojawił, stosunkowo niedawno w Warszawie, i kiedyś przejeżdżałem pod latem wracając z jakiegoś koncertu, i usłyszałem jakąś super muzykę pod mostem Poniatowskiego. I się okazało, że mi tam w ogródku grają dżem z kubańczykami. I myślę sobie, co to za typ na tej gitarze gra? Tak, właśnie. I. Jakby myślę, że nie trzeba go za bardzo przedstawiać, bo on się bardzo pojawia tutaj w licznych fajnych projektach. i jest, jest. No i co? I będzie to wszystko spajał jakby, można powiedzieć, profesor Sławomir Kurkiewicz na, na, na kontrabasie. Z, ze Sławkiem się też kiedyś mi się udało przeciąć. Przy okazji nagrań jakiegoś filmu ze stańką, i mm -hmm. pamiętam, że to było takie mocne dla mnie przeżycie, że nie dość, że jest pan Tomasz, który prawie nie mówi, a jak mówi, to mówi, że. i nic więcej. I był właśnie Sławek, który powiedział, że wszystko będzie dobrze. On widział mój stan chyba. Po prostu Sławek ducha. tłumaczył ze stankowego na polski. Może tak było, tak, ale pamiętam, że bardzo dobrze się poczułem w jego towarzystwie. Potem gdzieś tam się spotkaliśmy, pogadaliśmy chwilę o tym, co o tym, że, że on się rzeczywiście interesuje też tymi rzeczami z drugiej strony oceanu. I pomyślałem sobie, że jeżeli taki jazzman ma interpretować naprawdę bardzo skomplikowane i fajne rytmy te afroperuwiańskie, to ja bardzo proszę. Mhm. No i Sławek się zgodził. Chętnie. Mhm. właśnie. Jest. Ale to będzie sekstet. To będzie sekstet. Czyli no. jeszcze jeden instrument do obsadzenia, i tu I... postać, która przyjeżdża z. Jeszcze suwalszczyzna. suwalszczyzna. może tak. Suwalszczyzna będzie na saksofonie Radek Nowicki. Radek, z którym się przyjaźnię naprawdę od właśnie tych 23 lat. Bo jak tylko przyjechałem do Warszawy, to po prostu był Radek. I e, no, to jest dla mnie pierwszy saksofon w tym kraju. Mimo, że on sobie siedzi gdzieś tam daleko. Ale on też wie, czym jest rytm, a czym jest brzmienie, muzyka, improwizacja i cała reszta, to, to, to jest jasne. Ale też środek właśnie ma bardzo, bardzo dużą świadomość tego, gdzie te dźwięki poukładać. A w dodatku, jeszcze umie robić to po swojemu. Także hmm. jestem super zadowolony i mam nadzieję, że, że wszyscy będziemy zdrowi i wszyscy dotrzemy na ten koncert. Bo osobiście się bardzo cieszę. I my również się cieszymy, jesteśmy niezwykle ciekawi. Ten sekstet przedstawi afro polską muzykę tradycyjną. E, oczywiście w sensie ca jazzowym. Cały ja. E, czyli wszystko wszędzie naraz, e, cytując tytuł tegorocznego Oscarowego filmu. No tak. e, może to będzie takie muzycznie, muzyczne wszystko wszędzie naraz e, w wykonaniu Twojego sekstetu. Chciałbym Cię spytać, czy pojawią się też w Twoim instrumentarium, bo skoro Dwóch perkusistów, to no, ty nigdy nie grasz na zwykłym, w cudzysłowie, zestawie perkusyjnym, ani jazzowym zestawie perkusyjnym. Bo nie mam. To będzie na pewno poszerzone instrumentarium, czy pojawią się też instrumenty peruwiańskie, tradycyjne? Pojawią się instrumenty tradycyjne peruwiańskie, nie będę zdradzał jakie, bo po prostu już na wizji się pojawią i już będzie wiadomo co to jest. A... Nie wiem, czy wiadomo, bo te peruwiańskie instrumenty tradycyjne to często mogą bardziej przypominać e, kości, czaszki <laughs> konkretnych zwierząt. No dobrze, będzie, będzie żuchwa, osła, czyli kichada, de burro, taka, taki dziwaczny instrument, pierwowzór, e, vibra slapu, takie rzężące urządzenie. Dziwne, dosyć bardzo niewegańskie. E, może je pomaluję na jakieś kolory, żeby już nie, nie było taką kością. Będą, będą różne instrumenty, będą też będą bata, na których Nikodem jest jednym z nielicznych Europejczyków, którzy na Kubie dostąpili zaszczytu wzięcia udziału w obrzędach Santerii jako po prostu akompaniator. Hmm. Nie będziemy mieli świętych bębnów, no bo one tam po prostu wiszą w sanktuarium i nigdy nie, nie dotknęły ziemi, mhm. ale, ale będę, bata będą mi te, te głosy będą też nam no, tutaj e, towarzyszyć. No. Także ja się bardzo cieszę, że też możemy wyciągnąć e, Nikodema i, i że on na tych bębnach wreszcie będzie mógł gdzieś tutaj zagrać w, i że to zostanie zarejestrowane, bo to jest wyjątkowa sytuacja, myślę, nie? z że też, wielkim fanem. Myślę, że też bardzo komfortowa, no bo jednak ta realizacja radiowa przez Leszka Kamińskiego pozwoli usłyszeć prawdziwe brzmienie tych wszystkich y, instrumentów. Myślę, no że to. dość wyczerpująco opowiedziałeś i o kolegach, i o repertuarze, więc nie możemy się doczekać. I zapraszamy Państwa także o 18 w piątek w mediach społecznościowych dwójki, ale także oczywiście na naszej antenie, a jeśli chcą Państwo pojawić się osobiście w Studiu S3 w Warszawie, to zaproszenia w tym tygodniu do zdobycia na antenie dwójkowej. Jose Manuel Alban Juarez i jego sextet już w piątek. Zapraszamy serdecznie. Jazz .pl